Witam wszystkich Państwa serdecznie na oficjalnym rozstrzygnięciu 15. Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Moje Miasto Szczecin, 75. rodziny. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Nie jesteśmy w stanie zaprosić Państwa do naszej siedziby, która mieści się na Stoczyńskiej 163, ale postanowiliśmy zrobić Państwu miłą niespodziankę i zaprosiliśmy specjalnego gościa, którym jest nasz przyjaciel, wieloletni współpracownik, aktor Teatru Polskiego, osoba znana, popularna, a przede wszystkim bardzo lubiana, pan Adam Dzieciniak. Ja tylko jeszcze dodam, że nagrody, które fundowaliśmy dla laureatów, zostaną wysłane pocztą. Panie Adamie, oddaję pan głos. Miło mi bardzo, witam wszystkich pięknie. Mnie już niewiele brakuje też do urodzin, właściwie 75. miasta Szczecin. No jeszcze kilka lat, mam nadzieję, że spotkamy się za kilka lat przy podobnej uroczystości, taką, którą dzisiaj serwujemy Państwu i dyrektor, który otworzył. Proszę Państwa, w kategorii wiek przedszkolny nagrodę zdobyła Antonina Anulewicz. Mamy kilka kategorii wiekowych, ja tutaj pozwolę sobie, tutaj mam dyplom dla Antoniny Anulewicz za zdobycie nagrody właśnie w 15. Miejskim Konkursie Twórczości Plastycznej Miasto Moje Miasto Szczecin, 75. urodziny. Kategoria wiekowa lat 6 do 9. Nagrody zdobyli. Gabriela Ochota. Proszę bardzo, mamy tutaj dyplomik. Przekazujemy dalej. Dobrze. Damian Piechocki. Jest. Adriana Planga. Jest. Aleksandra Początek, proszę bardzo. I kolejna nagroda, Maciej, jest Sobieraj. I w kategorii wiekowej lat 6-9 Amelia Walczak. Proszę bardzo. Dobrze? Widać? Widać. Przechodzimy do kolejnej kategorii wiekowej. Lat 10 do lat 13. A więc uwaga. Pola Puchała. Gratulacje. Dyplom dla Mateusza Standowicza za zdobycie nagrody w proszę, mamy wszystko napisane na naszym pięknym dyplomie. 15. Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej Moje Miasto Szczecin, 75. urodziny. Kolejny dyplom dla Natalii Urbanowskiej. Gratulacje. I kategoria wiekowa lat 14 do 18. Nagrody zdobyli Elena Karandyszowska. Proszę bardzo, gratulacje pięknie. Gratulujemy i Matylda Nowaczewska. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że nasz wspaniały Dom Kultury ufundował nam także nagrody takie bardzo namacalne, materialne, że tak powiem, albo właściwie połączymy jedno i drugie, a więc w 15. Miejskim Konkursie Twórczości Plastycznej Moje Miasto Szczecin, 75. urodziny dla młodszej kategorii wiekowej, a więc wiek przedszkolny i
lat 6-9. Uczestnicy otrzymują takie piękne tutaj wydania. Autor Tomasz Wieczorek, Wały Chrobrego, Wrota Szczecina. Cudowna broszura oraz mamy coś jeszcze w kopercie, niespodziankę wspaniałą. Sklep Plastyczny Skala zaprasza do siebie i możemy zrealizować bon podarunkowy w wysokości 70 zł. No, niby nic, a jednak coś. Chciałbym mieć 7 dych. Bardzo chętnie. Uwaga, i jeszcze dla kategorii wiekowej, lat 10, 13, 14, 18, mamy kolejną piękną, wspaniałą niespodziankę. Marek Czasnoć jest autorem tego cudownego albumu Szczecin Metamorfozy. W środku mamy dedykację od samego prezydenta miasta Szczecina, pana Piotra Chrzystka. A, zresztą chciałem powiedzieć, też przypomnieć o tym. Zapomniałem, że w tej książce Tomasz Wieczorek także złożył własnoręczny podpis, dedykację dla uczestników naszego konkursu. A więc to jest ta książka. Jeszcze raz chciałem państwu przypomnieć, pokazać, przybliżyć. Marek Czasnoić, Metamorfozy, Szczecin. Naprawdę cudowny, cudowny album. Przeglądałem. I powtarzamy niespodziankę. Skala, sklep plastyczny, bon podarunkowy 70 zł. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Życzymy realizacji tych wspaniałych podarunków i przejrzenia tych cudownych książek, których autorem jest Dom Kultury Skolwin. No i cóż, kochamy nasze miasto. Spotkajmy się za kilka, kilkanaście, a może za kilkadziesiąt lat, jak Boziada. Życzę miłych wrażeń. Wszystkiego dobrego.